Najlepszą obroną jest atak, więc od razu nastąpiło F4, poniżej 15 sekund Hikaru Nakamura. Oczywiście Duda nawet F3 będzie mógł zagrać, żeby powymieniać hetmany. No teraz bicie na E1, figur coraz mniej na desce, choć będzie trzeba uważać na tego piona z H7. No to są 3 piony przewagi, więc jeżeli hetmany uda się wymienić, no to jest koniec, ale skoczek E3, no coś ślicznego, goniec bić nie mógł, bo bicie na G3, więc teraz jeszcze jakość została zdobyta. No Jan Krzysztof Duda po prostu wszystko ma, co mógłby chcieć. Autentycznie Hikaru został tutaj całkowicie zdominowany. No jeszcze trzeba tę kropkę nad i postawić i tą kropką nad i jest wieża wjeżdżająca na drugą linię i mamy zwycięstwo! Prawie 3100 rankingu.